Kiedy 100 lat temu Polacy przygotowywali się do walki z bolszewikami, na warszawskiej Pradze zostało powołane do życia nowe żeńskie zgromadzenie. Miało szczególną misję – głosić Ewangelię i dawać otuchę Polakom poprzez prasę i książki. Dziś zagrożenia i technologia się zmieniły, ale cel sióstr Loretanek pozostał ten sam – głoszenie Słowa Bożego i miłość drugiego człowieka. Dlatego staramy się przede wszystkim przybliżać Słowo Boże. Przypominać człowiekowi o Bożej miłości, która do człowieka, która objawiła się w Jezusie Chrystusie. Uczyć przez te publikacje modlitwy i pogłębiać wiarę, tak żeby człowiek nie zagubił się w świecie dosyć coraz bardziej mocno zlaicyzowany. Zgromadzenie sióstr Loretanek powołał do życia w 1920 roku na warszawskiej Pradze błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan ówczesnej archidiecezji warszawskiej. Głoszenie Ewangelii przez słowo drukowane było wówczas pionierskie dla Kościoła w Polsce i, jak sam mówił, było nowym rodzajem kaznodziejstwa, nauczającym nie słowem, ale drukiem. Uważał, że właśnie ambona nie wystarczy, że maszyna drukarska jest taką amboną, przez którą można dotrzeć do wielu, wielu tysięcy ludzi. Siostry Loretanki prowadzą swoje drukarnie i wydawnictwa także za granicą, we Włoszech i Rumunii, na Ukrainie. Działalność drukarska i wydawnicza jest zasadniczym nurtem charyzmatu loretańskiego, ale nie jedynym. Siostry prowadzą także domy opieki, pracują w przedszkolach i świetlicach środowiskowych, a przede wszystkim zawsze otaczają swoją modlitwą tych, którzy tego potrzebują. Takie intencje odnoszące się do życia, trwałości małżeństw, czy pragnienia potomstwa, no różne tragedie życiowe przeżywają ludzie i właśnie docierają do nas i my omodlamy. Więc oprócz takiej żywej pracy, żywego kontaktu z dzieckiem, z człowiekiem, z starszym, chorym, potrzebującym, ale i w sile wieku, szukającym pomocy moralnych, służymy modlitwą. Siostry zapraszają nie tylko na mszę świętą i rekolekcję. Można tam skorzystać także z duchowego wsparcia rodziny loretańskiej. Kult Matki Bożej Loretańskiej jest starszy niż częstochowski. Dowodem tego nawet w Loreto Włoskim było to, że królowie polscy do Loreto Włoskiego pielgrzymowali i największe dary były od polskich królów. Trwająca pandemia to idealny moment, aby sięgnąć po dobrą książkę loretańską, a siostrom życzymy, aby za ich pośrednictwem Słowo Boże docierało przez kolejne stulecia do umysłów i serc tych, którzy szukają Boga.